Halo, halo, czy nas słychać, czy nas widać? Poprosimy o jakieś informacje. Czy nas słychać, czy nas widać? O, dzień dobry, jest pierwszy komentarz, czyli nas słychać. To teraz pytanie, czy nas słychać i czy nas widać na Facebooku? Jeśli tak, wydaje mi się, że tak, to mówimy wszystkim chyba dobry wieczór, bo u mnie za oknem jest całkowicie ciemno, więc zdecydowanie mówimy sobie dobry wieczór. Witamy na pierwszym webinarze z cyklu Odporna Szkoła w nowym 2025 roku. Jest styczeń, myślę, że to dobry czas na takie przyjemne spotkanie wieczorne. Kto ma herbatę, to jest jeszcze moment, żeby ją łyknąć. Kto jeszcze nie zrobił, też może wstawić wodę. Na początek rozgrzewka, kilka słów o tym, co dzisiaj będzie. Temat, myślę, bardzo interesujący, temat angażujący, ale też temat bardzo trudny. Czyli jak angażować uczniów i uczennice w lekcje online. Myślę, że jest to też temat, z którym wszyscy jakoś się spotkaliśmy. Centrum Edukacji Obywatelskiej to największa w Polsce organizacja, która się zajmuje edukacją. Wspieramy nauczycieli, wspieramy dyrektorów szkół w tym, żeby nauczanie było interesujące, efektywniejsze, żeby w szkole podejmować ciekawe tematy. Dzięki nam uczniowie i uczennice angażują się w edukację, ale też zajmują się problemami współczesnego świata. Działamy już 27 lat. Mówimy, że współpracujemy z około 20 tysiącami nauczycieli i nauczycielek, ale pandemia nam pokazała, że te liczby się wielokrotnie zwiększyły, czego dowodem są frekwencje na naszych otwartych webinariach, no takich właśnie jak ten tutaj dzisiaj. Kilka informacji na początek. Oczywiście wszystkie aktywne linki. Zapraszamy na naszą stronę www.co.org.pl. Zapraszamy również na bloga, gdzie jest mnóstwo przydatnych, aktualnych, nowych, świeżych treści. Odwiedzajcie również nasz kanał na Facebooku, gdzie można się zapisać na nasze wydarzenia. Ale najważniejsza informacja. Dwa razy w roku CEO otwiera rekrutację do swoich programów. I teraz w styczniu można zapisać się do naszych programów. Rekrutacja trwa. To, co musicie o rekrutacji wiedzieć, znajdziecie w naszej zakładce rekrutacja na stronie co.org.pl. Informacje, do jakich programów rekrutujemy, jakie te programy mają charakter, a przede wszystkim, że te programy są darmowe. Można do nich przystąpić i teraz jest ten moment, czyli styczeń. Te programy dotyczą przede wszystkim pracowania metodą projektu, o której dzisiaj kilka słów powiemy. Dzięki temu możecie angażować swoich uczniów i uczennice i dzięki temu budować wspólnotę, budować zaangażowanie, ale też rozmawiać o bieżących tematach, bieżących problemach. O czym będzie dzisiaj? Będziemy rozmawiać o tym, by lekcje były angażujące, ale nie wyczerpujące. Przygotowując ten webinar, rozmawialiśmy o tym, że czasem warto odpuścić doskonałość po to, żeby mieć lepszą relację ze swoimi uczniami. O tym też powiemy. Porozmawiamy o tym, jak wykorzystać metody z edukacji stacjonarnej, które nadają się, czy częściowo można wykorzystać w edukacji zdalnej. Będzie też kilka słów, albo nawet więcej, o narzędziach i aplikacjach internetowych. Będzie też, mam nadzieję, dużo komentarzy, odpowiedzi i rozmów z uczestnikami naszego spotkania. Prelegenci, bo to najważniejsze osoby, które się tutaj pojawią. Hania Mąka, nauczycielka matematyki w liceum w Białymstoku. Witam cię, Haniu. Dobry wieczór. Agnieszka Zagdańska, nauczycielka języka niemieckiego z Kołobrzegu. Witam cię, Agnieszko. Witam, dobry wieczór. Beata Maleska-Pająk, nauczycielka historii w technikum w Tychach. Witam, dzień dobry albo dobry wieczór. Witam cię, Beato. I Michał, mężczyzna, edukacja przepełniona kobietami, ale udało nam się zdobyć również prelegenta, nauczyciela biologii ze szkoły. Michale, te szkoły mają zawsze takie trudne nazwy, te miejscowości. Posieczna i Starcza. Zawsze mam z tym problem. Tak, dziękuję za zaproszenie i witam również Państwa.
Zachęcamy do zadawania pytań na czacie. W trakcie webinarium będziemy starać się na te pytania odpowiadać. Ważne jest, żeby one były w trakcie. Nie chcemy poświęcić specjalnie czasu na zakończenie i powiedzieć teraz tylko proszę zadawać pytania. Nie, liczymy, że te pytania będą i uda nam się nie tylko mi na nie odpowiedzieć. Od razu odpowiem na najważniejsze pytanie. Czy wiecie, jakie jest najważniejsze pytanie? Czy będą zaświadczenia? Tak, będą zaświadczenia. Link będzie na koniec webinaru, można takie zaświadczenia pobrać, jeżeli ktoś jest zainteresowany i chciałby z takiej możliwości skorzystać. Zwykle jest tak, że webinaria kończymy jakimiś poradami czy podsumowaniami. Ja przygotowując sobie to webinarium pomyślałam, że zacznę od garści porad na początek, żeby wejść w ten temat, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Spisałam je dzięki rozmowom właśnie z naszymi prelegentami i prelegentkami. Wpisaliśmy tutaj takie porady. Bądź sobą, nauczycielu, bądź cierpliwy, bądź życzliwy dla siebie przede wszystkim, ale również dla swoich uczniów. Pamiętaj, że nie tylko tobie jest trudno. Trudno jest również uczniom podczas edukacji zdalnej. Pytaj swoich uczniów o opinię, bo oni często wiedzą, czego chcą, a może nie wiedzą i to też będzie dla ciebie ważna informacja. Proś o pomoc kolegów, innych nauczycieli, ale często można poprosić uczniów, bo oni chętnie ci pomogą albo nawet wyręczą cię w jakiejś technologii. Jeśli chodzi o to webinarium, to chciałabym powiedzieć coś takiego, że nie ma złotej metody, nie ma gotowej recepty na to, jak angażować uczniów, jak zdobyć ich uwagę. Chcemy się podzielić doświadczeniem, przemyśleniami i przede wszystkim pracą w szkole w edukacji zdalnej. Zaczynamy, moi drodzy. Poproszę Hanię, zaczynamy Haniu od ciebie, oddaję ci głos. Dziękuję. Mówiąc o tym, jak chciałabym zaangażować swoich uczniów w lekcje zdalne, chciałabym zacząć od takich prostych rzeczy, nie dużych metod, ale takich prostych zachowań wręcz, które stosuję na lekcji. Chciałabym tutaj powiedzieć o metodzie babci, powtarzam tą metodę za Sugatą Mitra. Na czym ona polega, ta metoda babci? Po prostu na tym, żeby doceniać, chwalić i przede wszystkim wzmacniać pozytywnie. Staram się zawsze pamiętać o tym, że małe słowa dużo znaczą i wzmacniam swoich uczniów, zachęcam ich do odpowiadania, do rozwiązywania zadań, bo uczę matematyki. I takie proste zwroty, na pewno ci się uda, spróbuj, pomożemy ci. Albo zapytanie, kto pomoże na przykład Kamilowi rozwiązać to zadanie. Naprawdę dużo daje, uczniowie nie boją się podejmować małych wyzwań, nie boją się rozwiązywać zadań. Szczególnie ważne jest też to, żeby doceniać ucznia za małe rzeczy, za małe sukcesy. A to dla uczniów naprawdę jest ważne, zwłaszcza dla tych, którzy mają problemy z matematyki. Dla mnie ważne jest też to, żeby uczniowie zadawali pytania, bo to jest sygnał, że angażują się w lekcję, że wiedzą, o czym ta lekcja jest. I bardzo staram się pamiętać o tym, żeby uczniom dziękować za te pytania. Mówię, że słuchajcie, to bardzo ważne pytanie, dziękuję ci za to pytanie. I to też motywuje moich uczniów, powoduje, że lekcje nie są stresujące. A w razie jakichś niepowodzeń, bo one oczywiście też są, staram się pamiętać o tym, żeby nie krytykować, żeby udzielać krótkich, prostych komunikatów typu nie, ta odpowiedź nie jest dobra, kto z was ma inne odpowiedzi albo prawidłowa odpowiedź to taka i taka. A w informacji zwrotnej, którą kieruję do uczniów, pierwsze zdanie jest zawsze pozytywem, czyli co zostało zrobione dobrze, później dopiero wskazuję na to, gdzie został popełniony błąd. I uważam, że to jest taki pierwszy ważny krok w budowaniu atmosfery takiej sprzyjającej uczeniu się i również w budowaniu relacji, o czym już Kasiu wspominałaś. Te relacje są podstawą. No a zaczynając budować relacje, staram się pamiętać o tym, żeby dobrze zacząć lekcję. Czyli ten dobry początek jest szczególnie ważny i zapytanie uczniów, co nowego, co dobrego się wydarzyło od wczoraj, w ostatnim tygodniu i powiązanie tematu
nowego tematu, zwłaszcza z jakimiś wydarzeniami, które były, ze skojarzeniami, z nawiązaniem do praktyki, jest szczególnie ważne. W budowaniu atmosfery, o której staram się zawsze pamiętać, też korzystam z opinii uczniów. Pytam uczniów, co najbardziej cenią w lekcjach zdalnych, co im pomaga uczyć się matematyki. Robiłam takie ankiety wśród uczniów. Co chcieliby, żeby się zmieniło? Na lekcjach też pytam ich, jak chcieliby popracować, na przykład, czy mogliby to zadanie zrobić samodzielnie, czy chcieliby to zrobić, czy może teraz popracujemy w grupach, a czasami uczniowie po prostu mówią, proszę pani, zróbmy jeszcze ten przykład wspólnie. No więc robimy i uczniowie wtedy czują, że mają wpływ na lekcje, na ten proces uczenia się i aktywnie w nim uczestniczą. I żeby też uczniowie aktywniej uczestniczyli w tym procesie uczenia się, staram się dbać o to, żeby uczniowie wiedzieli, czego się nauczą na danej lekcji. Robię to w ten sposób, że podaję uczniom cele i kryteria sukcesu. Ponieważ pracuję w aplikacji Teams, to w notesie zajęć, które jak pewnie większość Państwa wie, można zamieszczać notatki i moi uczniowie do każdej lekcji otrzymują cele lekcji i kryteria sukcesu. To daje im taki wgląd do tego, po pierwsze, co będzie na lekcji, po drugie, zawsze można do tego wrócić. I w ankietach, które przeprowadzałam, to właśnie informacja od uczniów, że te notatki uporządkowane są dla nich ważne i pomagają im się uczyć, była bardzo cenna. Oprócz tego, że zamieszczam te kryteria na bieżąco do każdej lekcji, to też staram się nie zaskakiwać uczniów, jeśli chodzi o sprawdzane i oceniane formy pracy. Więc przed każdą kartkówką, przed każdą sprawdzaną formą pracy ocenianą wysyłam im wymagania, omawiam szczegółowe wymagania, tak żeby uczniowie dokładnie wiedzieli, z czego mają się przygotować. To też powoduje, że bardziej angażują się w lekcje, a zwłaszcza w lekcje powtórzeniowe chętniej dopytują. Samo podawanie celów lekcji i kryteriów sukcesu to jeszcze nie wszystko. Ważne też, żeby zadbać o monitorowanie w trakcie lekcji, na ile moi uczniowie nadążają za tym, co ja mówię, co ja robię, zwłaszcza jak część aktywności jest po mojej stronie w pewnym momencie lekcji, a przecież tak się czasami zdarza. Więc w edukacji stacjonarnej monitorowanie było łatwiejsze. Na bieżąco miałam od uczniów informację zwrotną, czy już coś rozumieją, czy nie rozumieją. Teraz bywa trudniej. To, co robię, żeby pozyskać informacje zwrotne od uczniów w trakcie lekcji, na ile poradzili sobie z daną umiejętnością, to są pytania na czacie. Więc pytam uczniów, na przykład, czy już rozumieją? No i wymienia umiejętność, tak? Albo ile osób poradziło sobie samodzielnie z danym zadaniem? No i załóżmy, że mam informację, że w klasie 30-osobowej poradziło sobie 7 osób z danym zadaniem. To znaczy, że dalej pójść nie mogę. I wtedy pracujemy. I to monitorowanie, zarówno później i podsumowywanie lekcji, daje mi taką możliwość weryfikacji, na ile uczniowie już sobie poradzili z tą umiejętnością. Jeśli chodzi o podsumowanie lekcji, staram się zawsze o tym pamiętać. Robię to w różny sposób. Czasami zadaję zdania podsumowujące. Te zdania podsumowujące na przykład zapisuję w notesie ucznia i proszę uczniów, żeby chwilę się zastanowili i mówię, że wybiorę kilka osób do tego, żeby odczytali swoje zdania podsumowujące. W edukacji stacjonarnej ja do każdej klasy miałam patyczki i losowałam osobę. Tutaj po prostu wybieram sobie z listy i proszę o dokończenie danego zdania. To też zmusza uczniów do pewnej aktywności, do zastanowienia się, czego się na danej lekcji na przykład nauczyli albo co było dla nich trudne. Od czasu do czasu, żeby było inaczej, stosuję chmury wyrazowe, a ostatnio też zaczęłam eksperymentować z Jamboardem, ale o Jamboardzie jeszcze będzie na dzisiejszym webinarium.
żeby nie było nudno, staram się stosować przerywniki. Te przerywniki to są na przykład testy, chociażby w Kahucie, które często wykorzystuję w trakcie lekcji. To są krótkie testy, na przykład 5 pytań. Uważam, że to jest dobra metoda uczenia, bo dla mnie istotne jest tutaj na przykład, ile uczniów poprawnie odpowiedziało na dane pytanie, ale zwracam też uwagę na to, jak rozłożyły się błędne odpowiedzi, bo to daje mi informację, jakiego rodzaju błędy uczniowie popełnili i z uczniami te błędy analizuję. I jeśli pracujemy właśnie w Kahucie, to tutaj staram się zawsze szybciutko przewijać to miejsce, gdzie jest pokazany ranking, komu idzie najlepiej w trakcie takiego testu, dlatego że tu nie jest istotna rywalizacja, tu jest istotne uczenie się. Także uczymy się, rozwiązując testy. Czasami wracamy do tych testów po raz drugi i sprawdzamy, czy uczniowie lepiej sobie z tym radzą. Oprócz testów chętnie zaglądam też do aplikacji Learning Apps. Tam swego czasu odnalazłam na przykład fajną grę Milionerzy z rachunku prawdopodobieństwa. Albo też polecam puzzle, które uczniowie mogą ułożyć. Można skorzystać z gotowych, też korzystam. Próbowałam też układać własne puzzle. To, z czego jeszcze często korzystam, to jest TIK. TIK na ratunek działa. Najważniejsze to, z czego korzystam i z czego pewnie korzysta większość nauczycieli matematyki, to jest tablet graficzny. Ja w tym momencie nie wyobrażam sobie prowadzenia lekcji bez tabletu. To mi pomaga tworzyć notatki na bieżąco, które, tak jak wspominałam, wszystkie zamieszczone są w notesie ucznia. Pozwala mi tworzyć, nie wiem, podkreślenia, zakreślenia, rysunki, to, co jest mi potrzebne. A jako nauczyciel matematyki stosuję też takie specyficzne dla matematyki narzędzia, aplikacje. Bardzo często korzystam z apletów GeoGebry. Tam odnajduję ciekawe wykresy funkcji, ciekawe animacje, zwłaszcza ostatnio przy funkcjach, to bardzo polecam, przydają mi się te aplety GeoGebry, to też pozwala na taką wizualizację trudnych treści matematycznych i wtedy jest łatwiej nawiązać z uczniami dialog, oni widzą, co się dzieje, zadają pytania, dopytują, także to naprawdę, to mi się sprawdza. Wykorzystuję też filmy w trakcie lekcji, ale króciutkie. I oczywiście uczniowie wiedzą, że do tych filmów później będę zadawała pytania. Chociażby takie, co zapamiętali, co było dla nich najważniejsze. Czasami filmy wykorzystuję też jako pracę domową. Proszę uczniów o obejrzenie i na kolejnej lekcji w ramach lekcji odwróconej z tego korzystam. Coraz częściej też zaglądam do ćwiczeń z e-podręczników. Tam w takiej sekcji sprawdź się, są zadania, są ćwiczenia interaktywne, gdzie uczniowie mogą wykonywać to samodzielnie na lekcji, mogą te ćwiczenia wykonywać w parach, możemy to robić równym frontem, a z racji, że to są ćwiczenia interaktywne, typu nie wiem, dopasuj wzór do wykresu, uzupełnij wykres, uczniowie od razu mają informację zwrotną, na ile poradzili sobie z daną umiejętność. No i dzięki tym narzędziom TIK moi uczniowie na bieżąco mogą weryfikować swoje rozwiązania, bo mogą całkowite bądź nawet częściowe rozwiązania w trakcie lekcji wysyłać mi, czy to wstawiając do notesu ucznia na Teamsach, czy czasami po prostu korzystając z aplikacji Messenger. Dla mnie te narzędzia TIK to też możliwość stworzenia przestrzeni do współpracy dla uczniów, do wymiany doświadczeń. I to jest dla mnie szczególnie ważne również w projektach uczniowskich, które próbuję z uczniami realizować. Powiem szczerze, że bałam się realizować z uczniami projekty w edukacji zdalnej.
Pierwszy projekt, który zrealizowałam, to była końcówka poprzedniego roku szkolnego. To był projekt matematyczne sposoby na niematematyczne problemy. Dotyczył zastosowania ciągów w życiu takim praktycznym. Zadaniem uczniów było wymyślenie zadań takich, żeby zastosować różne wzory z ciągów, zarówno arytmetycznego, geometrycznego, to już specyficzne pojęcie matematyczne. Ale co było dla mnie inspiracją, żeby z takich działań nie rezygnować? Zacytowałam tutaj swojego ucznia Mateusza, który powiedział, że proszę pani, takich zadań nie ma w internecie. I to było dla mnie ważne, żeby razem z uczniami poszukiwać praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym. Więc tak coraz śmielej zaczęłam stosować projekty, tym bardziej, że w opinii uczniów też one po prostu są wartościowe. Ostatnio pracując nad projektem ze statystyki, moja uczennica Asia powiedziała, że dużo się nauczyła, nauczyliśmy, tak? Ponieważ każdy był zaangażowany, każdy musiał coś zrobić, każdy musiał nad czymś pomyśleć, spotykali się nie tylko na lekcjach matematyki, ale również dodatkowo. Więc takie metody są również doceniane przez naszych uczniów, bo one ich angażują. Więc angażują i małe rzeczy, i większe rzeczy. A myślę, że najważniejsze to jest to, żeby ich poszukiwać, bo w każdej klasie sprawdza się coś innego i nie znaczy, że mi się też wszystko sprawdza. I też w zależności od klasy, w zależności od czasami tematu i dnia poszukuję różnych metod, żeby angażować swoich uczniów. I dbam o to, żeby stworzyć przyjazną atmosferę i jak najlepsze relacje ze swoimi uczniami. Dziękuję. Aniu, ja Ci bardzo, bardzo dziękuję. Wspomniałaś o projekcie uczniowskim. Ja od razu powiem, że temat projektu uczniowskiego to temat bardzo ważny dla CEO. Do tego tematu będziemy wracać już za tydzień, 28 stycznia poświęcimy całe webinarium temu tematowi, to znaczy projektowi uczniowskiemu. Ale bardzo Ci dziękuję, że wprowadziłaś nas ten temat w projekt uczniowski w matematyce, w liceum. To w ogóle jest bardzo taki poziom wysoki. Dziękuję Ci też za takie wprowadzenie nas w ogóle w temat, jak angażować uczniów. Myślę, że oddam Ci jeszcze głos nie raz, jeśli padną pytania o matematykę i o angażowanie uczniów. Zapraszam teraz Beatę. Dobry wieczór jeszcze raz wszystkim. No, mnie od razu rzuca się to, że ja uczę historii, uczę wiedzy o społeczeństwie, uczę wychowania do życia w rodzinie i od razu jak pomyślałam o temacie zaangażowania, to oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie zaczęła od cytatu, który jest takim moim cytatem przewodnim. Właśnie między innymi od początku mojego nauczania, czyli praktycznie od nauczania stacjonarnego, przepraszam, natomiast uważam, że nauczanie właśnie zdalne, w tym ten cytat idealnie pasuje, że ponieważ poszukujemy tego zaangażowania, poszukujemy tego, żeby uczniowie chcieli z nami pracować, to nauczyciel dla mnie i tak jakby ja poszukując dla siebie, mówię o sobie, że jestem przewodnikiem, jestem pewnym sternikiem, jestem pewnym coachem dla swoich uczniów, natomiast energia, która jestem sternikiem młodzi, jak to tutaj ładnie zostało napisane, ale energia, która właśnie tą łódź napędza, musi pochodzić od uczących się, czyli musi pochodzić tak naprawdę od naszych uczniów. Ja od samego początku, tak jakby swojego uczenia, zawsze jak już weszłam w bycie nauczycielem, to zawsze przerażał mnie tak zwany model pruski nauczania, czyli że nauczyciel mówi, uczeń słucha i na tym się to tak naprawdę kończy. I dlatego uważam, że zaangażowanie nauczyciela jest tak naprawdę bardzo ważne, dlatego że zaangażowany nauczyciel to także zaangażowani uczniowie i pracując z uczniami, żeby oni się zaangażowali, najpierw muszą widzieć moją pracę, tak jakby mnie jako osobę zaangażowaną, a żebym ja się mogła zaangażować, to muszę też ustalić pewne zasady dla siebie i dla nich, stworzyć, jak już to tutaj powiedziała Hania, taką przestrzeń do współpracy i ja do tego wykorzystuję, żeby najpierw stworzyć tą przestrzeń do współpracy, tak zwane elementy okołolekcyjne. One tutaj zostały wypisane na tym slajdzie.
co to znaczy? Planowanie, czyli moi uczniowie, jak planuję na Teamsie z nimi zajęcia, to wiedzą przynajmniej dzień wcześniej, że te zajęcia się odbędą, znają też temat lekcji i bardzo często, jeżeli potrzebuję na przykład, żeby przygotowali się do tych lekcji albo żeby powtórzyli, to pod tym tematem sytuacja wygląda w ten sposób, że daję im na przykład krótkie pytania, na które będę, nie wiem, oczekiwać odpowiedzi w momencie, kiedy te zajęcia się rozpoczną. Elastyczność. Elastyczność to dla mnie jest, oznacza to, że metody trzeba tak naprawdę dopasować do klasy. Ja w tym roku, ponieważ uczę i historii, i wychowanie do życia w rodzinie, policzyłam sobie właśnie w związku z tym webinarem, ile tych klas mam. Wyszło mi, że jest ich bardzo, bardzo dużo, bo aż 21. I muszę powiedzieć, że to, co się sprawdza w jednej klasie, chodzi o metody i formy, nie zawsze sprawdza się w drugiej klasie. I miałam już taką sytuację, że ten sam temat, powiedzmy, z historii, który próbowałam zrealizować tymi samymi metodami w drugiej klasie, nie dało się, więc kiedy widzę, że lekcja mi, jak to się mówi, pada, no staram się zawsze te metody zmieniać, nawet w czasie tych zajęć. Zawsze gdzieś tam mam przygotowane jakieś dodatkowe materiały, to są krótkie filmy, jakieś materiały źródłowe, ewentualnie jakieś swoje bardzo krótkie takie prezentacje i w momencie, kiedy widzę, że uczniowie są oporni, no tak jakby nie chcą pracować, nie są zainteresowani, nie wiem, tą metodą, którą mi zaproponowałam, no to te metody po prostu zmieniam. Zawsze i ja, i oni muszą wiedzieć, z czym wyjdziemy z lekcji. Ja wiem, z czym wchodzę, a oni muszą wiedzieć, z czym wychodzą. To jest tak zwana jasność celów. Nie wyobrażam sobie też, że zajęcia nie będą otwierane i zamykane przeze mnie. To znaczy, chodzi tutaj o punktualność, o szacunek dla czasu mojego i czasu uczniów. I muszę powiedzieć, że to się sprawdza. Ta punktualność moja przekłada się na ich punktualność. Nawet jeżeli któryś z nich się spóźnia, co obecnie już bardzo rzadko się zdarza, to potrafią gdzieś tam wytłumaczyć to. Piszą mi na czacie prywatnym, przepraszam za spóźnienie, tak, z jakiegoś tam powodu. Analiza i wnioski. Ja myślę, że każdy z nas no, analizuje tą swoją pracę, wyciąga wnioski, tak, jeżeli coś się sprawdza. Ja robię taką pełną analizę, to jest analiza mocnych i słabych stron zajęć, raz do roku każdej klasy. I zadaję po prostu uczniom cztery podstawowe pytania. Co ci się podobało na lekcji, co ci się nie podobało na lekcjach, bo to dotyczy całego roku, co byś zmienił, czego byś nie zmieniał. No, w nauce zdalnej wykorzystuję do tego aplikację Forms, gdzie te pytania po prostu wpisuję i na jednej z lekcji końcowych proszę o to. Natomiast od czasu do czasu wykorzystuję taką aplikację jak Mentimeter. Wykorzystuję ją na koniec na przykład zajęć i zadaję pytanie, czego się nauczyliście. Uczniowie odpowiadają wtedy na to pytanie, albo co ci się najbardziej na tej lekcji podobało. Nawet jeżeli ma to być napisane nic, lekcja była nudna. Mentimeter ma oczywiście bardzo wiele innych zastosowań. Ja najbardziej lubię tak zwaną chmurę myśli, którą tutaj Państwo macie zaprezentowaną na tej prezentacji z boku. Zaangażowany uczeń potrzebuje informacji zwrotnej, o czym już mówiła Hania. I dla mnie ta informacja zwrotna też musi być taka jak najbardziej uczciwa. Jeżeli uczeń zasłużył na ocenę celującą, no to jak to się mówi, mówimy świetnie, cudownie, wspaniale, zasłużyłeś na tą ocenę celującą, rób tak dalej. Jeżeli zdarzają się jakieś błędy, to w tym momencie mówimy o tak zwanej krytyce pozytywnej, czyli dostrzegamy mocne strony naszych uczniów, a następnie, jeżeli coś jest słabego, to zauważamy nie słabe strony ucznia, tylko słabe strony problemu, który gdzieś się pojawił. Atakujemy problem, a nie atakujemy człowieka. To jest taka podstawowa dla mnie też rzecz. I takiej informacji zwrotnej ja przede wszystkim uczę na tak zwanej, podczas tak zwanej dyskusji albo podczas tak zwanej debaty. I ostatnia rzecz. Bardzo wiele kontrowersji przy nauczaniu zdalnym, myślę, że dla nas wszystkich, to są kamery.
Ja mam taką zasadę, że ja na kamerze dla swoich uczniów jestem zawsze. W trakcie każdej lekcji, od momentu, od początku do samego końca jestem na tej kamerze. Natomiast jeżeli uczeń chce się pokazać na kamerze, no to mówię, że dziękuję bardzo. Lepiej mi się oczywiście wtedy pracuje, kiedy widzę. Natomiast jeżeli uczniowie nie chcą odpalić tej kamery, też nie stanowi to problemu. Szczególnie dlatego, że miałam różne sytuacje, że tak powiem, że na przykład widziałam przed kamerą, uczniowie bardzo chcieli włączyć te kamery, po czym przed kamerą na przykład pojawił mi się ojciec, tak, albo uczennica z dwoma siostrami na kanapie, bo nie ma co z nimi zrobić, albo na przykład uczeń, który karmi swoje zwierzęta w trakcie lekcji historii, bo ma farmę lam i ktoś się tymi lamami na przykład musi zająć, tak? Niekoniecznie muszę widzieć takie rzeczy, dlatego dla mnie kamery są takie sytuacje, kiedy na przykład będę ich wymagać. To są konsultacje indywidualne z uczniem albo wtedy, kiedy rozmawiam ze swoimi wychowankami. Natomiast tak, nie wymagam ich i uważam, że nie do końca mam wstęp do tego tak zwanego prywatnego świata naszych uczniów. Jeżeli chodzi o taki narzędziownik, z którego ja korzystam, to ja przygotowałam tak naprawdę dwie aplikacje, z których ostatnio korzystam najczęściej. Pierwsza to jest aplikacja Kialo, którą ja wykorzystuję do tak zwanych dyskusji i debat. W Kialo wprowadza się po prostu temat, na przykład temat wiedzy o społeczeństwie albo na historii i społeczeństwie, lepszy żywy obywatel niż martwy bohater, taka bardzo prowokująca powiedzmy teza i uczniowie mają powiedzmy około 10-15 minut na zastanowienie się, mają wprowadzić swoje argumenty za i przeciw. To, co Państwo widzicie na ekranie, te zielone plusy to są za, czerwone plusy to przeciw. Po czym w momencie, kiedy udostępniam ekran, pokazuję, jakie argumenty padły. Oczywiście tutaj panuje zasada, że nie ma głupich argumentów. Każdy argument, który opowiada się za tezą, jest dobry i każdy argument, który jej zaprzecza, jest dobry. Nie krytykujemy tych argumentów, natomiast później dzielimy sobie klasę na dwie części już po takich 10-15 minutach i oni między sobą wymieniają, dlaczego na przykład, nie wiem, Krzysztof ma takie zdanie, a Kasia ma takie zdanie. Bardzo często te dyskusje są naprawdę w wykonaniu uczniów, nie trzeba ich naprawdę, tak naprawdę do tego zachęcać. Oni samodzielnie, już lekko popchnięci w stronę tematu takiego, jak mówię, prowokacyjnego, naprawdę ze sobą potrafią współpracować. I druga aplikacja, to jest aplikacja, którą odkryłam ostatnio, bo po prostu była mi potrzebna. To jest aplikacja Miro. I to jest aplikacja, którą ja wykorzystuję akurat do tworzenia map myśli. Ja osobiście jestem wielkim fanem w ogóle map myśli rysowanych, nie wiem, drukowanych, rysowanych na tablecie graficznym, którego też używam. Natomiast aplikacja Miro pozwala mi, oprócz tego, że systematyzuje pewne skutki problemy przyczynowo-skutkowe, pomaga też we współpracy z uczniami, bo na przykład tą mapę, którą Państwo widzicie, ja udostępniam uczniom. Oni oczywiście na początku się logują, po czym muszą, najpierw się zapoznają, bardzo często najpierw odkrywają, co w tej aplikacji mogą zrobić i naprawdę fantastycznie się na nich patrzy, takie strzałeczki z imionami, nazwiskami się pojawiają, które szukają możliwości wykorzystania najpierw. Później, kiedy już zapoznają się z tą aplikacją, razem ze mną budują ten świat takiej mapy myśli. Jak mapa myśli jest gotowa, jest w odpowiedni sposób przygotowana, mogą ją, jak to się mówi, oczywiście to jest dla nich, to jest ich praca, więc jest to dla nich, a z drugiej strony mogą sobie, jeżeli ta mapa myśli im na przykład nie odpowiada i chcieliby zrobić ją w swój sposób na kartce w zeszycie, mogą na podstawie tej wykonanej już mapy myśli zrobić swoją, no i wykazać się oczywiście wielką kreatywnością.
Tak samo jak moja poprzedniczka, ja też jestem wielką zwolenniczką projektów, tak zwanych mini projektów. Te mini projekty oznaczają około tygodnia. Na jednej lekcji dostają uczniowie zadanie i oczywiście jasne kryteria tego, co mają zrobić, a na drugiej na przykład prezentują swoje rzeczy, które zrobili. Te, które tutaj są, te dwie rzeczy. Jedna to jest plakat tutaj, druga to jest mem. I to są rzeczy, które, proszę Państwa, w technikum chodzą, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, jak świeże bułeczki, dlatego że uczniowie uwielbiają zadania kreatywne. To, co Państwo widzicie, ten mem, kiedy poznałeś swój nowy plan lekcji, to jest mem wykonany przeze mnie i to jest mem otwierający godzinę wychowawczą na początku nowego semestru, który miał być wstępem do rozmowy o komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Przez ten mem uczniowie wchodzili w dyskusję o dobrej i złej komunikacji. Na samym końcu, tak jakby efektem, miały być też ich memy na temat właśnie komunikacji. Natomiast memy historyczne idealnie się sprawdzają, czyli na przykład, powiedzmy, mam postać choćby Henryka Walezego, to tak z ostatnich zajęć, i uczniowie otrzymują taką postać Henryka Walezego i tworzą do niego mem historyczny, który mówi o wadach, zaletach, o tym, co ten król zrobił, jaką miał, nie wiem, politykę zagraniczną, albo na przykład czym się interesował. Druga rzecz, która jest tutaj zaprezentowana, to są plakaty i to jest połączenie przedmiotu historii z przedmiotem zawodowym, dlatego że te plakaty wykonywała klasa reklamy. Natomiast tak naprawdę można je zadać każdej klasie. Po wprowadzeniu do propagandy i cenzury lat 40. i 50. uczniowie jako efekt, czy zrozumieli temat, mieli wykonać plakat wielbiący Bolesława Bieruta, oczywiście w takim stylu lat 40. i 50. Proszę Państwa, na 23 osoby, które są w tej klasie akurat reklamowej, oni zostali podzieleni na grupy dwuosobowe, tylko dwie osoby się nie zaangażowały. Tylko dwie osoby tak jakby nie zrobiły tego plakatu, cała reszta pobawiła się, natomiast no nie ma tutaj miejsca, żeby zaprezentować wszystko. I ostatnia rzecz, ja to nazwałam tutaj nagranie, ale to dotyczy bardziej projektu, też mini projektu, przywileje szlacheckie. Proszę Państwa, temat z historii trudny, nudny, można byłoby go wykuć na pamięć. Uczniowie znaleźli swój własny sposób. To znaczy, dostali ode mnie taką komunikat. Macie się tego nauczyć. Jak to zrobicie, to jest Wasza sprawa. Proszę mi tylko powiedzieć, w jaki sposób chcecie to zrobić. Znowu, zostali podzieleni na grupy, sami się dobierają w te grupy i no powstały naprawdę perełki. Były to filmiki, były to piosenki, były to wierszyki. Natomiast jak robiłam te przywileje szlacheckie w stacjonarnej metodzie, to na przykład, proszę Państwa, powstawały kabarety i scenariusze teatralne na temat właśnie królów Polski i jak można to fajnie przedstawić, jak można się fajnie tego nauczyć. I ostatnia rzecz, którą chciałabym się z Państwem podzielić, to jest dla mnie taka tradycja, multibook, dlatego że no, moi uczniowie, jako że jest to historia, mają podręczniki przed sobą. Multibook jest taką wzbogaconą wersją ich książki i na podstawie tego multibooka, ja z tego multibooka korzystam za każdym razem. Przede wszystkim on mi pozwala jasno określać cele lekcji. Uczniowie wiedzą dokładnie, proszę Państwa, albo bardzo często jest tak, że ja im pokazuję, o to są cele lekcji, tak jak macie Państwo tutaj zaznaczone na tym slajdzie, po czym poproszę dwóch, trzech, z czym dzisiaj musisz wyjść z lekcji, żeby lekcja była powiedziana, że jest zaliczona, tak jak to się mówi w języku uczniów. No i oni próbują oznaczyć, co takiego będą musieli wiedzieć, żeby ta lekcja była dla nich lekcją udaną. Oprócz tego multibook mnie daje takie coś, że na przykład nie muszę szukać po YouTubie albo nie muszę szukać innych zasobów na przykład internetowych, bo w tym multibooku mam i materiały graficzne, które na przykład tu są przedstawione. Można to zrobić jako przerywnik, można to zrobić jako wejście, można to zrobić jako podsumowanie. I na przykład mam materiały audio i tu mam, nie przez przypadek, dam Państwu tak zwaną pieśń Seiki Losa. Proszę Państwa, to jest
jest pieśń grecka, pieśń, która, gdybym Państwu ją puściła na żywo, bardzo bym chciała, to jest to pieśń, która brzmi jak pieśń pogrzebowa. Zresztą ona zostaje też wyryta na grobowcu. Natomiast, proszę Państwa, ta pieśń oczywiście tutaj jest w całości. Uczniowie wysłuchują tej pieśni. Po czym się okazuje, że to jest pieśń, proszę Państwa, o życiu, o rozrywkach, o tym, jak można przeżyć dobrze swoje życie. Proszę Państwa, to zderzenie i to, że uczniowie porównują, że kojarzy im się to z pogrzebem, a jest to o życiu, także wzmaga ich aktywność, powodując, że zaczynają opowiadać. Na podstawie na przykład multibooka mieliśmy taką ostatnią rzecz, indeks ksiąg zakazanych z XVI wieku, kiedy to uczniowie dowiadywali się o indeksie ksiąg zakazanych, sami go czytali, odkrywali, a następnie próbowali znaleźć odniesienie do współczesności. Proszę Państwa, 10-minutowa dyskusja się wywiązała, jak to teraz w rzeczywistości my też mamy indeksy ksiąg zakazanych i w jaki sposób oni, w jaki sposób tak naprawdę, nie wiem, mamy cenzurę, tak, w naszym współczesnym świecie. Także polecam, polecam, polecam. Dziękuję bardzo. Muszę włączyć mikrofon, czyli standardowy problem wszystkich wystąpień na żywo. Zabrałaś nas, Beato, na lekcję historii. Na czacie pojawił się wątek, jak to można karmić lamy na lekcji. Nie będę tego pytania Wam zadawać. Pojawił się również pytanie o kamery, ale tego pytania też nie będę zadawać, bo mam wrażenie, że trochę ten temat już omawiamy i każda kolejna osoba coś powie. Było pytanie z Facebooka o walkę z prokrastynacją, czyli o walkę z odwlekaniem. Czy ktoś z Was ma pomysł, jak walczyć z własnym odwlekaniem, no i z odwlekaniem swoich uczniów? Kto ma ochotę coś powiedzieć? Ja mogę powiedzieć. Pewnie to nie będzie receptą. Natomiast myślę, że tu jest ważne stawianie granic. I sobie, i uczniom. Co nie znaczy, że mamy być restrykcyjni, bo trzeba wziąć pod uwagę różne sytuacje. Również to, że czasami uczniom się po prostu najzwyczajniej nie chce, bo nie wychodzą nigdzie z domu, bo są ospali, bo jest inna energia, więc to też trzeba wziąć troszeczkę pod uwagę. Natomiast trzeba postawić granice. Musi być ostateczny termin i trzeba się z tego wywiązać. Takie jest moje zdanie. Dziękuję Ci bardzo, Haniu. Może ktoś jeszcze chciałby się wypowiedzieć, bo temat odwlekania mam wrażenie, że dotyczy też nauczycieli. Jak my jako dorośli radzimy sobie z odwlekaniem? No chyba tak jak Hania powiedziała, trzeba się zmusić do działania w pewnym momencie, czyli trzeba powiedzieć, czyli nie wiem, na kalendarzu napisać sobie wielką czerwoną kropkę, że do tego czasu pewne rzeczy zrobię, a po drugie na przykład podzielić sobie pracę, że nie wszystko naraz, nie wszystko zostawiam na ostatni moment. Myślę, że każdy tak ma, ja też tak mam, tak, i już widzę te olbrzymie ilości, nie wiem, sprawdzianów, które mam do sprawdzenia, bo mi się nie udało, ale już mam plan, że jutro zrobię jedną klasę, pojutrze zrobię kolejną klasę. Natomiast nie ukrywam, że dla nas, myślę, to też jest trudne i zgadzam się z Hanią, jeżeli chodzi o to stawianie granic, o pewne terminy, natomiast tutaj trzeba też się wykazać troszeczkę konsekwencją. Nie mówię o tej takiej bardzo dużej restrykcyjności, ale mówię o tym, że jeżeli coś powiemy, to powinniśmy to tak jakby trzymać się tego, a nie na przykład później się wycofywać, bo wbrew pozorom uczniowie lubią przewidywalność i lubią to, że wiedzą, na czym stoją, wiedzą, że takie będą konsekwencje i tak naprawdę, ja mówię tutaj o uczniach technikum, czyli o tej starszej młodzieży, nie mają problemu z przyjęciem, jeżeli te konsekwencje mieszczą się w tak zwanym statucie i WSO, czyli wewnątrzszkolnym systemie oceniania. Naprawdę nie mają z tym problemu. O niezaskakiwaniu wiem, że jeszcze będzie i to będzie głos Michała o tym, żeby nie zaskakiwać swoich uczniów, to teraz pora na Agnieszkę.
Agnieszko, to ja jeszcze raz Cię przedstawię. Asiu. Nauczycielka języka niemieckiego. Już była matematyka, było technikum i historia, to teraz pora na języki. Ja swoją wypowiedź chciałabym rozpocząć podobnie jak Beata. Beata rozpoczęła od cytatu, ja rozpocznę od grafiki. Kiedy dostałam propozycję od Kasi udziału w dzisiejszym wydarzeniu, to wpadła mi ta grafika od razu w rękę. Ona bardzo dobrze symbolizuje to, o czym będę chciała dzisiaj powiedzieć i jaki jest też mój stosunek do zdalnego nauczania. Początkowo jak patrzyłam na ten obrazek, widziałam w tych postaciach uczniów, którzy współpracują, którzy mają ze sobą dobre relacje, mogą na siebie liczyć i podążają wspólnie do celu. Ale po kilku przemyśleniach znalazłam też tutaj siebie i to siebie w różnych konfiguracjach, bo czasami jestem rzeczywiście tą osobą, która podaje rękę, wciąga i pomaga. Czasami jestem tą osobą taką na szczycie z tym kciukiem w górę, która dopinguje, która się przygląda, która trzyma kciuki za sukces. I czasami zdarza się też, że jestem tą osobą na dole, która potrzebuje pomocy, szczególnie jeśli chodzi o trudności takie bardzo techniczne. I zdarzyło się też, że tej pomocy potrzebowałam i tę pomoc właśnie od uczniów otrzymałam, bo pewnie Państwo też wiecie, że przynajmniej w niektórych narzędziach internetowych uczniowie się bardzo dobrze czują i bardzo dobrze je mają opanowane. Co zrobić, aby uczniowie nie byli biernymi uczestnikami lekcji? Wypisałam sobie takie trzy zasady, będę chciała też je bardzo krótko omówić. Pierwsza to jest wprowadzenie zasad i o tych zasadach też przed chwilą była mowa, między innymi o tym stawianiu granic, ale ja będę chciała też troszeczkę powiedzieć o czym innym. To są zasady takie typowo organizacyjne, to na przykład będzie trzymanie kolejności odpowiedzi, pilnowanie czasu. To będzie również niewyciszanie sobie mikrofonów, czy nie usuwanie siebie z lekcji, bo takie sytuacje na początku też miały miejsce. Ja mam też problem nawet nie z wyłączonymi kamerami, bo dla mnie to akurat nie jest kłopot, ale zdarzają się też uczniowie, którzy mają niesprawne mikrofony. Przy nauce języka obcego to jest naprawdę bardzo wielki kłopot, ale jeżeli już muszę się z tą sytuacją zmierzyć, to mam taką zasadę z uczniami, że ci uczniowie kontaktują się ze mną poprzez czat. I rzeczywiście jestem bardzo konsekwentna, to znaczy jeżeli jest pytanie, powinna pojawić się odpowiedź i robię to w różnych momentach lekcji. Trochę żartem, mam wtedy pewność, że uczniowie gdzieś tam nie są pod kocykiem i nie leżakują, ale tak naprawdę chodzi mi też o to, żeby przede wszystkim byli zaangażowani, ale żeby też nie czuli się gorsi tylko dlatego, że mają słabszy sprzęt i zostali z tego nauczania wykluczeni. Drugi punkt, o którym chciałabym powiedzieć, to jest dobór zadań i sposób ich realizacji. Myślę, że Państwo też się ze mną zgodzą, że czas na lekcji zdalnej, a czas na lekcji stacjonarnej płynie całkiem inaczej. Staram się, żeby tych zadań było dużo mniej, ale dobieram je również z taką większą dokładnością. Staram się, żeby to były takie zadania, które zaangażują jak największą liczbę uczniów i na każdym etapie lekcji, od rozpoczęcia przez zadanie, które będzie prowadziło lekcję, do podsumowania. I to, co już tutaj wcześniejsze prelegentki mówiły, poddaję ewaluacji własne działania i wprowadzam modyfikacje. To jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ ja też jestem zafascynowana wieloma narzędziami TIC, bardzo chętnie też z nich korzystam, ale to, co na przykład jest dla mnie atrakcyjne, niekoniecznie będzie atrakcyjne dla moich uczniów. To, co według mnie będzie im pomagało się uczyć, niekoniecznie będzie
to z ich perspektywy tak wyglądało. Także staram się to robić systematycznie. Pod koniec lekcji, jeżeli się daje, to pytam, co im się podobało, co było trudne, na co zwrócić następnym razem uwagę, czego być może nie robić. Ale o tych sposobach, o tych metodach, o tych dobrych praktykach będę chciała jeszcze opowiedzieć później. Jeżeli, Kasiu, mogłabyś już zmienić slajd. Rozpoczynając nauczanie zdalne, wydawało mi się, że to będzie całkiem inna sytuacja i rzeczywiście tak było. Natomiast okazało się, że bardzo wiele takich dobrych praktyk, dobrych sposobów można przenieść z nauczania stacjonarnego. Jeżeli Państwo tutaj spojrzą na slajd, to zatytułowałam te slajdy Kiedyś, Dziś. Mam nadzieję, że to kiedyś wróci już całkiem niedługo. Kiedyś to nauczanie stacjonarne, dziś nauczanie zdalne. I tak jak mówiłam, że próbuję angażować uczniów na każdym etapie lekcji, to zaczynam też od zadania na początek. Może to być rundka co nowego, co dobrego również, która się sprawdzała w nauczaniu stacjonarnym. Może być ona swobodnie przeprowadzona również ustnie, ale to też długo trwa. Gdybyśmy chcieli każdego ucznia nawet po jednym zdaniu przepytać, to naprawdę to zajmie nam kilka, jak nie kilkanaście minut. Dlatego posiłkuję się narzędziami internetowymi. Tutaj akurat Państwo widzą wykorzystane takie narzędzie w WordWallu, ruletka, ale również spełnia tę rolę Mentimeter, o którym mówiła dzisiaj Beata. Uczniowie w ten sposób mogą bardzo szybko odpowiedzieć na pytanie w tym samym czasie, natomiast ja mam podgląd, mogę też uczniom udostępnić swój ekran i pokazać, jakie są odpowiedzi. Można to stosować oczywiście w języku polskim, jeżeli pytamy o samopoczucie, możemy stosować w języku obcym, jeżeli uczniowie takie umiejętności mają. Może to być również rozgrzewka językowa, więc tak jak tutaj w tej ruletce znajdują się pytania, które uczniowie dobrze znają, ale chodzi właśnie o rozgrzewkę językową, czyli o przypomnienie sobie pewnych zwrotów. Muszę Państwu powiedzieć, że kiedy Teamsy wprowadziły funkcję dzielenia na pokoje, to kamień spadł mi z serca. Praktycznie to była jedyna rzecz, z którą nie mogłam sobie poradzić w nauczaniu zdalnym. Mówię o pracy w grupach. Teraz bardzo często to wykorzystuję, uczniowie bardzo sobie to chwalą. Mają też takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie komfortu, chętniej się również wypowiadają niż na forum i naprawdę tworzą wspaniałe rzeczy. Oczywiście jeśli potrzebuję podejrzeć, jak pracują, czy wszyscy są zaangażowani, mogę do tego pokoju wejść. Mogę wejść również z innego powodu, żeby sprawdzić, czy wszystko jest zrozumiałe, czy sobie dobrze radzą, czy nie mają trudności, czy dobrze zrozumieli pytanie. Moim ulubionym narzędziem do losowania uczniów do odpowiedzi były kiedyś patyczki. Te patyczki też można zastosować w nauczaniu zdalnym, natomiast podczas szkolenia całkiem niedawno odkryłam bardzo łatwe narzędzie, to jest Classroom Screen, które pozwala w bardzo szybki sposób właśnie wybrać osoby do odpowiedzi. Tutaj w lewym dolnym rogu, jak Państwo zobaczą, jest wklejona lista uczniów. Można ją sobie skopiować po prostu z pliku, więc to trwa naprawdę chwilę i maszyna losująca wybiera osobę do odpowiedzi. Specjalnie tam umieściłam jeszcze kilka innych symboli, żeby też Państwu szybciutko opowiedzieć, jak ta tablica działa, ponieważ tak naprawdę jeżeli wybierzemy to narzędzie akurat podczas lekcji, to możemy po nic więcej nie sięgać. Jest tam możliwość wygenerowania kodu QR, można udostępnić zdjęcie, można udostępnić filmik, można umieścić zegar, można umieścić stoper, jeszcze inne symbole, na przykład, że teraz pracujemy w ciszy albo pracujemy w parach, więc naprawdę to się bardzo sprawdza i jeszcze ważną zaletą jest to, przynajmniej dla mnie, że nie trzeba się logować.
ponieważ mam konta już na tak wielu różnych platformach, gdzie trzeba wszędzie zapamiętywać hasła, więc to naprawdę jest dla mnie ogromna korzyść. Kolejnym elementem, kolejnym sposobem na angażowanie uczniów w czasie lekcji to jest stosowanie oceny koleżeńskiej. Jak Państwo zobaczycie, po lewej stronie jest zdjęcie tradycyjnego zeszytu papierowego i można w ten sposób również pracować w nauczaniu zdalnym. Byłoby to dosyć kłopotliwe, chociaż czasami się też zdarza, że dzieci naprawdę mają ograniczone umiejętności komputerowe, internetowe, słabo orientują się w TIK-u, więc ja też pozwalam na pewną swobodę i jeżeli ktoś chce wykonać pracę w zeszycie, wykonać pracę w bloku rysunkowym, to jak najbardziej też to doceniam. Jeżeli praca spełnia wszystkie kryteria, to jak najbardziej to jest wykonane prawidłowo. Po prawej stronie wkleiłam Państwu już tablicę na Jamboardzie, gdzie w bardzo prosty sposób można też zaprezentować prace uczniowskie i co ciekawe, uczniowie mogą również na wirtualnych karteczkach udzielać sobie oceny koleżeńskiej. Mogą tam doceniać, mogą wskazywać mocne strony pracy, mogą zapisać również, co ich zaciekawiło, ale również mogą dawać sobie wskazówki na przyszłość, mogą szukać również wspólnie innych rozwiązań. I tak jak już mówiłam wcześniej, staram się angażować uczniów na każdym etapie lekcji, to również to robię podczas podsumowania, podczas zakończenia. I znowu po lewej stronie widać te wersje papierowe plakatów, po prawej znowu jest tablica z Jamboardem, ale jest to przykład takiego podsumowania semestralnego. I tutaj prosiłam uczniów klasy czwartej, żeby zapisali po jednej stronie, co im się podoba, co im się nie podoba, jakie mają pytania, to jest na dole, oraz jakie mają wskazówki dla mnie do dalszej pracy w drugim semestrze. Uczniowie, muszę powiedzieć, że byli dosyć zdziwieni, że mogą wyrazić swoją opinię, natomiast ich odpowiedzi były nawet w niektórych przypadkach zaskakujące. Może się podzielę z Państwem dwiema rzeczami. Co lubię na lekcji? Była odpowiedź całą panią, natomiast drugi, to chyba jeszcze bardziej zaskakujący, lubię pani wytrwałość. Więc to jest dla mnie taki głos, że jednak dobrze robię i że uczniowie widzą, że mimo że z uporem maniaka pewne rzeczy się wprowadza, to jednak wiedzą, że to jest po prostu z korzyścią dla nich. Umieściłam tutaj również takie zdjęcie pudełeczka refleksji i skrzyneczki mistrzów. Może część z Państwa zna te narzędzia, ja je mam nawet tutaj przy sobie. To są też wersje papierowe, ale one mogą się też sprawdzić w nauczaniu zdalnym. Refleksje to są takie sposoby na podsumowanie zajęć, na zapytanie uczniów, co im się najbardziej podobało, co ich zaskoczyło, w jaki sposób tę wiedzę mogą wykorzystać w praktyce, jak nauczyłyby tego, czego się dowiedziały innych i tak dalej. Natomiast skrzyneczka mistrzów, tam są różne też zadania, można je stosować również w trakcie lekcji, jeżeli uczniowie się nudzą, co rzadko się bardzo zdarza i też staram się tak planować lekcje, żeby się nie nudziły, ale jeżeli ktoś ma szybsze tempo, to rzeczywiście można z tego skorzystać. Chciałabym również Państwu pokazać kilka sposobów i zaprezentować konkretne przykłady, w jaki sposób uczniowie są na moich lekcjach angażowani.
Jak już powiedziałam, narzędzi TIC jest tak wiele, że to jest tylko garstka. Ja uwielbiam poznawać nowe narzędzia i tak naprawdę szkolę się na okrągło i tego, czego się nauczę, zaraz na swoich uczniach doświadczam, ale też, tak jak mówiłam, od razu pytam, czy im to odpowiada, czy im to pasuje, czy rzeczywiście to jest dla nich użyteczne i kształcące, czy tylko jest to atrakcyjne graficznie, bo to też nie o to chodzi, żeby uczniowie się tylko dobrze bawili, ale żeby przede wszystkim się uczyli i osiągali cele. Staram się również różnicować pracę na lekcji, to znaczy, żeby na każdej zajęciach była zarówno praca indywidualna, jak i praca grupowa. I teraz z przykładów pracy indywidualnej, to są na przykład karty pracy w takim narzędziu Life Worksheets po lewej stronie. Korzyścią na pewno jest to, że taka karta sama się sprawdza. Tutaj specjalnie Państwu zamieściłam jedną w 100% wypełnioną dobrze, a jedną z jednym błędem. Uczniowi od razu pojawia się błędna odpowiedź, ale też później jest czas, żebyśmy to wspólnie omówili i ustalili, skąd ten błąd, dlaczego jest ten błąd, dlaczego zostało to zaznaczone na czerwono. Taka karta może być wysłana również do nauczyciela, ale ja nie zawsze tego wymagam. Raczej uczę uczniów takiej uczciwości, to znaczy chcę, żeby każdy sam sobie taką kartę wykonał, każdy sam sobie ją przejrzał, wyciągnął jakieś wnioski, a jeżeli są pytania, to wtedy proszę o udostępnienie na przykład ekranu i pokazanie swojej pracy, jeżeli jest taka potrzeba. Jest tutaj również inne narzędzie wykonane z pomocą School Tools, to jest taki SMS napisany też przez ucznia i na dole to chyba o czym mówiła też Beata, to jest Mentimeter, który jest wykorzystany akurat tutaj w pracy projektowej. I też bardzo szybko i w bardzo ciekawy sposób, taki graficzny, można tam sobie też wybierać te sposoby, które najbardziej nam się podobają. Też można od razu uczniom pokazać wyniki takich odpowiedzi. Mam też takie wrażenie, że te narzędzia są bardziej atrakcyjne niż te, które stosowaliśmy, które ja stosowałam w nauczaniu stacjonarnym, bo jak przypomnę sobie takie plakaty ze sklerotkami, gdzie każdy musiał udzielić swojej odpowiedzi, gdzieś to było przyklejane na plakat, zanim się to odczytało, tutaj naprawdę to zajmuje kilka minut i z ilością oddanych głosów można w bardzo przejrzysty sposób uczniom też zaprezentować wyniki. Po prawej stronie mamy przykłady prac grupowych, są to takie świeżynki z tego tygodnia, ponieważ uczniowie nie byli obecni na zajęciach prawie miesiąc, więc pozwoliłam im naprawdę na taką dużą swobodę, jeśli chodzi o pracę w grupach. Ich zadaniem było przygotowanie fake newsów, czyli takich nieprawdziwych informacji, które są wyświetlone w telewizji. Więc pomysłów było też co niemiara, ale poza tym mogli trochę pobyć razem, trochę też nauczyli się nowych słówek i spędzili miło czas. To, co jest poniżej, to jest również Jamboard, ale on był też wykorzystany na lekcji wychowawczej i dotyczył Dnia Życzliwości. I jeszcze kilka przykładów. Prace indywidualne to są też o tematyce świątecznej, więc też Państwo widzą, że były wykonane niedawno. To są chmury wyrazowe i kalendarze adwentowe. Tutaj też uczniowie mogli popracować ze słownikiem internetowym, popracować z programem graficznym. A jeśli chodzi o chmury wyrazowe, również nauczyć się nowego słownictwa i też poznać nowe narzędzia, ponieważ zdarza się, że i ja mogę czegoś uczniów nauczyć, jeśli chodzi o technologię i pokazać im, w jaki sposób mogą
pracować i jak mogą też te narzędzia wykorzystać na innych przedmiotach. I praca grupowa znowu, jak Państwo zobaczą, to jest to samo narzędzie, jeśli chodzi o chmury wyrazowe, więc te narzędzia mogą być wykorzystywane zarówno w pracy indywidualnej, jak w pracy grupowej. I jeszcze jedna praca to są puzzle. Uczniowie mieli za zadanie wybrać obrazek, który chcą ułożyć, wspólnie go ułożyć, więc troszkę razem się pobawić, troszkę o te relacje swoje zadbać, a później w języku niemieckim ten obrazek opisali. Jeśli chodzi o przykłady, to już są wszystkie. Chciałabym tylko powiedzieć, że tych narzędzi, być może tych przykładów pokazałam dużo, ale tak naprawdę one nie są tutaj kluczowe. Kluczowe jest samo ich wykorzystanie, kluczowa jest celowość ich zastosowania na lekcjach. I chciałabym jeszcze raz przypomnieć tą grafikę, którą pokazałam na początku, że najważniejsze dla mnie to jest dbanie o relacje, to jest tworzenie dobrej atmosfery, to jest angażowanie, ale również uczenie, współpracy i takie bardzo rozszerzone, bardzo w szerokim znaczeniu współpraca, ale również partnerstwo. I tak naprawdę zawsze mam gdzieś z tyłu głowy, że znaleźliśmy się w tej trudnej sytuacji wspólnie z uczniami i zawsze chcę o tym pamiętać i naprawdę dużo takiej pokory jest we mnie, jeśli chodzi o te lekcje, o angażowanie uczniów i o pracę z uczniami w tym nauczaniu zdalnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo, Agnieszko. Padają na czacie pytania o aplikacje. Poproszę Olę, żeby jeszcze raz wrzuciła listę tych aplikacji, które Agnieszka przygotowała. Ta chmura wyrazowa chyba wzbudziła duże zainteresowanie. Ja też ją sprawdzałam przed webinarem z ciekawości. Padło pytanie, które mnie osobiście zafascynowało, a czyli pytanie, to jest nawet stwierdzenie. Lekcja trwa 30-35 minut, a to przecież nie jest 35 minut czystej pracy. Więc jak to udźwignąć, zmieścić te wszystkie pomysły angażujące treści w te całe, w te niecałe 30-35 minut? Michale, wywołam Ciebie, bo zaraz Twoja kolej, więc może zacznij od tego proszę, od tego pytania, a potem pozwolę Ci przejść do Twojej części prezentacji. Witam wszystkie osoby. Ja chciałbym zacząć od tego, że właśnie te 35 minut lekcji i ta mnogość różnego rodzaju pomysłów, które już były pokazane, to wcale nie oznacza, że na każdej lekcji każde narzędzie jest wykorzystywane. Ja podejrzewam, że zarówno Beata, Agnieszka czy Hania wykorzystują te narzędzia w taki sposób, żeby one rzeczywiście były celowo wykorzystane. I oprócz tego, że narzędzia się pojawiają, pojawiają się również zadania edukacyjne, pojawia się również przestrzeń do dyskusji na tej lekcji. I to zależy od tego, jaki mamy temat i co chcemy osiągnąć. U mnie lekcje trwają około 35 minut. Staram się, aby nie trwały one dłużej, z uwagi na to, że po pierwsze następuje zmęczenie nauczyciela, czyli mnie, ale również zmęczenie ucznia, który wielokrotnie po lekcji online siada znowu do komputera, aby przygotowywać się do następnych lekcji. Mam nadzieję, że w tej swojej części pokażę również kilka takich rozwiązań, które w moim odczuciu są w stanie angażować uczniów w lekcje online. A zacznę od czegoś, co trochę jest bliskie angażowaniu, a dotyczy bardziej motywowania. I dla mnie ważny jest język komunikatów nauczycielskich, które na tej lekcji się pojawiają. Jeżeli będziemy dyrektywnie nakazywać coś uczniom, to tak naprawdę to zaangażowanie ich będzie bardzo płytkie albo w ogóle nie będzie występować. Więc ja tutaj proponuję zamianę słów, które tutaj są określone na białym tle. Zamiast musisz, chcesz. Zamiast powinieneś, dokonaj wyboru.
zamiast wskazania, że to jest błędna odpowiedź, jeszcze nie. Jeszcze nie jest dobra, zastanów się dlaczego. I coś, co niestety czasem z przerażeniem czytam czy słucham, głos nauczycielski, no przecież macie więcej czasu, te lekcje trwają pół godziny, nie musicie chodzić do szkoły, oszczędzacie dojazd, możecie później wstać. To nie jest tak naprawdę istotne i w żaden sposób nie powoduje, że uczeń jest zaangażowany, jest zmotywowany do tego, żeby w tych lekcjach uczestniczyć. Zapytajmy ich czasem, co jest dla nich ważne, nie tylko tu i teraz na tej lekcji, ale ogólnie w ciągu dnia. Zadbajmy również o te relacje, o których mówimy bardzo często. Może to jest słowo górnolotne, ale jednak dla naszych uczniów i uczennic pewnie jest czymś bardzo ważnym, że zapytamy ich o coś, co nie jest związane z tematem lekcji, a daje im poczucie, że jesteśmy z nimi i o nich dbamy. Na kolejnym slajdzie mam przedstawionych kilka takich porad. Mam nadzieję, że Państwo nie odbiorą je jakoś negatywnie, bo ja też tutaj trochę takim dyrektywnym tonem informuję, co można robić. Po pierwsze, jak najmniej zaskakiwać. Ja zawsze przed lekcją online przygotowuję dla moich uczniów i uczennic lekcję zdalną. Ta lekcja zdalna jest wysyłana przez Librusa lub też mailem i w tej lekcji mam określone, jaki jest temat, jaki jest cel lekcji, jakie są kryteria sukcesu, gdzie znajdują się materiały do tej lekcji i w podręczniku, i w internecie, jakie są moje wymagania w stosunku do tej lekcji. Czasami jest również forma podpowiedzi, czyli krótkiej informacji, co w takiej notatce może się znaleźć. Chociaż w większości przypadków ja nie daję w ogóle notatek wysyłanych w lekcjach tych zdalnych, dlatego że proszę swoich uczniów i uczennice o to, aby samodzielnie przygotowali notatki do zeszytu i to powoduje, że oni są w większym stopniu zaangażowani. Oni pomimo tego, że nie wszyscy pokazują się na kamerkach, to jednak uważają bardziej, bo mówię o pewnych rzeczach, że na to trzeba w większym stopniu zwrócić uwagę i albo wykonują zdjęcie, później odwzorowują to u siebie w zeszycie uczniowskim, ewentualnie w swoim zeszycie od razu tworzą notatkę z tego, co jest im przekazywane. Kolejny slajd to będzie już wprowadzenie uczniów do danego tematu, czyli jak najbardziej zależy mi na tym, aby przywoływać ich wiedzę dotychczasową, to, co już na ten temat będą wiedzieć. I tutaj mam wykorzystane to narzędzie, które było już kilkukrotnie tutaj wskazane, czyli Mentimer. I podaję im link oraz kod, czasami to jest również kod QR, do tego, aby na początku lekcji napisali w takiej mini ankiecie poprzez telefon komórkowy czy też w przeglądarce internetowej, co kojarzy im się z tym określeniem, z tym tematem, który będziemy dzisiaj realizować. Tutaj jest z niedalekiej przeszłości, bo chyba z poniedziałku czy też z końcówki grudnia temat dotyczący ekologii i co kojarzy ci się z wyrazem ekologia. Powstała mapa myśli i okazuje się, że ich wiedza nie była wiedzą taką, na której mi zależało i oczywiście wiedziałam o tym, że pewnie ich wiedza będzie wiedzą błędną, ale mogliśmy na tym pracować i to w większym stopniu angażowało ich, bo to wynikało z ich własnych odczuć, również z ich własnej wiedzy. Na tym budowaliśmy tą lekcję. Lekcje tworzę w ten sposób, że do każdej z nich przygotowuję prezentację. I tą prezentację, tych prezentacji mam już całą masę, tą prezentację tworzę w ten sposób, że chcę skupić uwagę moich uczniów i uczennic nie tylko na samej treści,
ale również skupić ich na takich trochę przerywnikach graficznych, które czasami w formie jakiejś animacji pojawiają się w najmniej oczywistych momentach. I tutaj wykorzystuję do tego narzędzie Office'a, które w wersji 365 daje możliwość wstawiania naklejek. Tutaj są właśnie te pszczółki, kogucik w formie właśnie naklejek. Są również postacie z tablicami, na których można pisać. I to jest to, że uczeń tak naprawdę więcej zapamiętuje przez tego typu elementy, można powiedzieć, że to są gadżety, ale również wykorzystanie elementów 3D, które daje to narzędzie w samej prezentacji, w większym stopniu skupia uwagę uczniów i uczennic. Kolejny slajd, który chciałbym zaprezentować, jest związany z wyborem. Ja w ogóle jestem przekonany do tego, że dając możliwość wyboru uczniowi i uczennicy, nie robimy nic złego. Dajemy im tą przestrzeń do tego, aby oni mogli poczuć się współautorami tego procesu, jakim jest dana lekcja. I co mogą wybierać? Mogą wybierać sposób uczenia się. Ja oprócz tego, że przygotowuję materiał w PDF-ie lekcji zdalnej, daję tam linki na przykład do e-podręcznika, w każdym jest właśnie link do tego zasobu. Daję również linki do dodatkowych materiałów na YouTubie. Uczeń ma możliwość wyboru, z czego będzie się uczył. Czy uczy się tylko z tej lekcji, którą ja prezentuję, czy uczy się z podręcznika, czy uczy się z innych źródeł w internecie. Ma wybór dotyczący celów i kryteriów sukcesu. Oczywiście cel to bardziej ja przygotowuję, natomiast kryteria sukcesu uczeń może wybrać, ewentualnie może też je tutaj poszerzać. Wybór sposobu pracy, indywidualnie albo grupowo. Bardzo często uczniowie też tworzą notatki w parach. Sposób prezentacji tej pracy. Jeżeli to jest na lekcji, to może być to zaprezentowane w postaci jakiegoś dokumentu w chmurze. Tutaj już była mowa o Jamboardzie, na którym moi uczniowie, uczennice też pracują. Wybór źródeł pomocy dydaktycznych, z których uczeń będzie korzystał. Oczywiście z takim wskazaniem, że ten wybór musi być związany z tym, że ta wiedza jest tam rzeczywiście autentyczna. I wybór dotyczący korzystania z pomocy innych osób, to szczególnie jeżeli wykonuję jakieś doświadczenia, ponieważ ucząc biologii, bardzo często moje zajęcia są z tym również związane. Jest również wybór sposobu oceniania, ale o ocenianiu mieliśmy już kiedyś jeden webinar właśnie, który jest dostępny na stronie YouTube'a. Kolejne slajdy będą dotyczyły wyboru. Tutaj jest wybór zadania edukacyjnego. Uczeń mógł nieobowiązkowo, jeżeli tylko chciał, wybrać jedno z dwóch zadań, ewentualnie dwa zadania, wykonać je, a następnie mi te zadania wykonane przesłać. Tutaj jest również jedno zadanie, w którym wykonane zadanie jest przesłane do innego ucznia, innej uczennicy z prośbą o taką informację zwrotną. I to rzeczywiście działa. Ja nie powiem, że tutaj zaangażowani są wszyscy i 100% uczniów i uczennic w klasie wykonuje te zadania, ale mając do wyboru możliwość wykonania zadania, a następnie tego, że ja to wpisuję w swoje portfolio uczniowskie, że to zadanie było wykonane, to uczniowie wiedzą, że na pewno to, że pokazali chęci, że im się chciało, że wykonali to zadanie, na pewno nie jest to praca na marne. Kolejny slajd to również jest wybór, ale tutaj jest to określone jako koncentrowanie się na umiejętnościach, a nie treściach.
Tutaj uczniowie, uczennice mogli wykonać pracę z edukacji dla bezpieczeństwa, gdzie mogli w dowolny sposób przedstawić zasady postępowania w czasie burzy. I tutaj jest przedstawiona taka infografika w formie takiej tablicy, ale również miałem przedstawione komiksy, miałem również animacje i to wszystko jest związane z tym, jakie umiejętności ma uczeń i czym chciałby się tutaj z nami, ze mną oraz z klasą podzielić. Kolejny slajd to będzie już kwestia pytań. Angażowanie możemy również tworzyć na lekcji poprzez zadawanie im odpowiednich pytań. Pytań otwartych, losowania uczniów do odpowiedzi, dania czasu na odpowiedź, czy też ustalenia odpowiedzi w parze. Jest to możliwe na wielu narzędziach do prowadzenia lekcji zdalnych, dania możliwości wyboru pytania lub też wylosowania go, zadawania pytań pomocniczych, stosowanie anonimowych ankiet i oczywiście nie tracić wiary, że uczeń poradzi sobie z tym pytaniem. Jeżeli chodzi o lekcje, to na kolejnym slajdzie mam przedstawione już jak gdyby podsumowanie lekcji i ważne jest to, z czym uczeń z tej lekcji wychodzi, czyli dokonanie refleksji, o czym też mówiła Agnieszka. Ja tutaj wykorzystuję też Jamboard, na której uczniowie za pomocą tych kolorowych karteczek, ale również rysunków czy też grafik, które są dostępne w internecie, wpisują, co tak naprawdę te zajęcia im dały. Angażowanie również możemy realizować poprzez skupianie uwagi w trakcie lekcji na tym, że będziemy im zadawać pytania. Pytania w tak zwanych stopklatkach. I tutaj jest jeden z przykładów takiej stopklatki, kiedy omawiam jakieś zagadnienie, to po omówieniu zagadnienia odnoszę się do kryteriów, które były przedstawione na początku lekcji. Ewentualnie zadaję tutaj takie pytanie ABCD, tak żeby szybko zebrać odpowiedzi uczniowskie. I ostatni slajd, który zaprezentuję, dotyczy metody odwróconej lekcji. Metoda odwróconej lekcji to jest po prostu przygotowanie wcześniej dla uczniów i uczennic materiału z zadaniami. Następnie oni zapoznają się z nimi, a na lekcji nad tym materiałem wspólnie pracujemy. Ja odkryłem w trakcie edukacji zdalnej taki kanał na YouTubie Odwrócona lekcja. Szczególnie polecam go wszystkim, którzy uczą biologii, bo są tam świetnie przygotowane filmy trwające około 10 minut. Ja te filmy moim uczniom i uczennicom właśnie polecam, przygotowują się w oparciu o ten materiał do zajęć. To chyba tyle, jeżeli chodzi o tą moją część. Michale, bardzo Ci dziękuję. Ja mam wrażenie, że po prostu mnóstwo przykładów i mnóstwo treści od Ciebie zawsze płynie. Mamy pytanie z Facebooka. Może ktoś będzie miał z Was ochotę odpowiedzieć i siłę odpowiedzieć, jak angażować w uczniów w robienie notatek, szczególnie z matematyki, no bo nie da się chyba robić map myśli na matematyce. Haniu, czy jesteś w stanie udźwignąć to pytanie? Czuję się wywołana. To znaczy, mapę myśli można robić na matematyce, aczkolwiek jest to trudne, ale ja czasami próbuję robić mapę myśli na matematyce. Myślę, że może nie tyle mapy myśli, co pewne schematy myślowe można zaproponować uczniom, żeby robili, bo to jest ważne. Ja na przykład pracuję w liceum, więc to też jest troszeczkę inaczej. I pracując z uczniami nad zadaniami edukacyjnymi, to tworzę wspólnie z uczniami kryteria do zadań edukacyjnych i uważam, że to jest bardzo dobra forma notatki. Poza tym, nawet jak pracuję w Notesie z tabletem graficznym, to korzystam z jakichś chmurek, takich, gdzie zaznaczam bardzo ważne rzeczy, podkreślam innymi kolorami. Praca domowa w liceum zaznaczam domeczkiem, rysuję, wykrzyknik to jest coś ważnego, żaróweczka to jest coś nowego, więc takie
Oznaczenia mogą być też dosyć ważne, czyli wprowadzenie takich symboli, ustalenie ich razem z uczniami, myślę, że może pomóc. Także zachęcam do spróbowania. Może pewnie już Państwo z tego też korzystacie. Ja chciałabym zadać Wam jeszcze kilka pytań, bo one się tutaj pojawiły, ale patrzę na zegarek. Z tego co wiem, to lekcje online i spotkania online powinny się zaczynać i kończyć o czasie, a mam jeszcze kilka rzeczy, które chciałabym powiedzieć. I niestety w tym momencie to wygra troszeczkę z naszymi pytaniami, ale widzę, że też czat żyje i te odpowiedzi się pojawiają. To, na czym bardzo mi zależy, to jest zaproszenie na spotkanie. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jak angażować uczniów i uczennice w lekcje online. Za tydzień w środę o godzinie 19 proponujemy takie zamknięte spotkanie. Wszyscy, którzy byli dzisiaj, którym się podobało, ale którzy chcieliby podpytać innych nauczycieli praktyków, jak sobie radzą w obrębie innych przedmiotów, a może mają inne specyficzne klasy, a może będą potrafili odpowiedzieć, co robić, kiedy tylko 3 uczniów jest zaangażowanych w lekcje. Takie spotkanie zamknięte, na które trzeba się zarejestrować, będzie za tydzień w środę. Poproszę Cię, Olu, żebyś wrzuciła w tym momencie link na czacie do rejestracji na to spotkanie. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany i chciałby za tydzień w pokojach o tym porozmawiać, jak on angażuje albo z czym ma problemy, do tego bardzo, bardzo zachęcamy. Takie spotkanie będzie, planujemy je dokładnie za tydzień. Teraz było o Menti. Wszyscy mówili, że korzystają z Menti, to my też skorzystamy z Menti i chciałabym, żeby Państwo odpowiedzieli sobie i nam tutaj wszystkim na pytanie, czego Cię nauczyła edukacja zdalna. Co z tego wybierzesz dla siebie, na przyszłość, dla swoich uczniów? Kiedy Państwo będą wpisywać teraz, mam nadzieję, ja zaraz udostępnię ekran, będą wpisywać swoje komentarze i swoje myśli, swoje wątki, ja poproszę Was po kolei, żebyście się podzielili, czego Was nauczyła edukacja zdalna. I poproszę pierwszą Beatę, żeby się podzieliła. To znaczy edukacja zdalna jest dla mnie takim przedłużeniem edukacji stacjonarnej i ja mam świadomość, że nawet jeżeli wrócimy, tak, no bo kiedyś w końcu wrócimy przecież do szkoły, to ja na pewno z tych metod, których się nauczyłam, tak? Chodzi o te metody tikowskie, na pewno nadal będę korzystać. Na dodatek nauka zdalna nauczyła mnie większego zwracania uwagi na przykład na treści nauczania, na to planowanie, które jest tak bardzo potrzebne, bo tak jak napisał ktoś tutaj na czacie, że dużo więcej czasu zajmują nam przygotowanie do lekcji online niż na przykład do lekcji stacjonarnej. Ja na przykład dla siebie... Muszę Ci, kochana, przerwać. Poproszę następną osobę. To jest... Każdy bierze coś dla siebie. Bardzo bym chciała, żebyście mogli dłużej, ale czas nas strasznie goni. Dobrze, to dziękuję. Poproszę Ciebie. Ja nie wiem, czy mnie nauczyła, natomiast ja bardziej zrozumiałem siebie i zrozumiałem uczniów z różnego rodzaju problemami, których wcześniej jak gdyby nie dostrzegałem. Natomiast wiele nauczyłem się o różnego rodzaju mankamentach edukacji i myślę, że z tym zostanę i dalej nie będę tego tematu drążył. Dzięki. Dziękuję, że nie drążysz tego tematu. Poproszę w takim razie Agnieszkę. Agnieszko, ciebie, czego nauczyła cię edukacja zdalna? To ja też postaram się krótko. Nauczyła mnie tego, że inaczej to nie znaczy gorzej, że każde doświadczenie czegoś uczy. Uświadomiła mi, że to jednak ja kreuję tą swoją rzeczywistość, również wirtualną na lekcji i bardzo wiele ode mnie zależy. A jeżeli na coś nie mam wpływu i coś ode mnie nie zależy, to przyjmuję to z pokorą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I została nam Hania. A dla Ciebie, Haniu? Nie oprócz tego, że edukacja zdalna nauczyła cierpliwości, wyrozumiałości do uczniów, coraz częściej dokonuję refleksji, chociażby na temat, co z tym ocenianiem, to tak jak pewnie większość z nas, z pewnych narzędzi, których się nauczyłam, na pewno nie zrezygnuję kiedyś w edukacji stacjonarnej.
cierpliwość, narzędzia i kreatywność. Przeglądam tą listę Państwa doświadczeń z edukacji zdalnej. Rzeczywiście wyrozumiałość, cierpliwość i TIK to jest to, co się powtarza i wraca. Proszę jeszcze uzupełniać, ja z przyjemnością będę czytać również po webinarze te Państwa wnioski, komentarze, bo to są rzeczy bardzo ciekawe. Na zakończenie naszego dzisiejszego webinaru chciałabym jeszcze raz zachęcić Państwa do zapoznania się z informacjami o naszych programach i rekrutacji na nowy semestr. Młodzi w akcji, poczytajmy, pozarządownik szkolny 3.0, Planet for All, One Planet for All, Europa o klimacie i tego jest bardzo dużo. Każdy nasz dział przygotował rekrutację. Również otwieraj się na kulturę, proponuje historię nauki, shortcut czy dobre łącza. Mogą Państwo również wspomnieć swojemu dyrektorowi albo dyrektorce, że proponujemy warsztaty dla rad pedagogicznych, które są dostępne w naszej ofercie. Informacje są oczywiście na stronie. Te warsztaty będą bardzo pomocne w radzeniu sobie z tą trudną sytuacją edukacyjną, jaką jest pandemia koronawirusa. I ostatnie, zaproszenie. Było dzisiaj bardzo dużo informacji o metodzie projektu. Jak to wykorzystać, jak dzięki temu angażować naszych uczniów w lekcje. Zapraszamy. Za tydzień, w czwartek, będzie metoda projektu w nauczaniu stacjonarnym, hybrydowym i w nauczaniu online. Mam wrażenie, że ta wersja hybrydowa może się okazać tą, która nam się naprawdę dobrze sprawdzi, jeśli dzieci kiedyś, jakoś na wiosnę do tej szkoły wrócą. Dziękujemy i zapraszamy na naszą stronę, na bloga. Zaświadczenia oczywiście będą dostępne i wszyscy, którzy mają ochotę je pobrać i są im potrzebne, to one będą. Zatrzymuję prezentację, żebyśmy się wszyscy mogli pokazać. Bardzo Wam dziękuję za udział w dzisiejszym webinarium, za to, że byliście i opowiedzieliśmy. Dziękuję również wszystkim, którzy nas słuchali. Dobranoc. 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 Do zobaczenia, dobranoc.